Aneta Styńska od zawsze chciała pracować w domu, korzystając z dobrodziejstw cywilizacji. Gdy skończyła studia i została psychologiem, wpadła na pomysł, że będzie udzielać porad przez internet. Pomysł dość rewolucyjny okazał się strzałem w dziesiątkę. Zwierzenia ludzi z całej Polski zaczęły zalewać jej skrzynkę mailową. Internet sprawia dużo, dużo bardziej bezpieczną formę niż taki kontakt osobisty, gdzie trzeba się twarzą w twarz przed człowiekiem przyznać, mam problem, a tu się po prostu pisze. Pani Aneta do współpracy zachęciła kolegów psychologów, bo okazało się, że z internetowych porad korzystają nie tylko ci, którym chronicznie brakuje czasu. Dla nieśmiałych, dla tych, którzy mają problemy z dojazdem, dla osób niepełnosprawnych, dla osób mieszkających w małych miasteczkach, spoza granicami kraju, gdzie nie bardzo mają możliwość kontaktu bezpośredniego z psychologiem. Internet to narzędzie, które ułatwia nam życie coraz bardziej. Można zrobić zakupy przez internet, zabukować bilet lotniczy lub kolejowy, zarezerwować miejsce w restauracji czy umówić się na spotkanie ze znajomymi. Teraz także poradzi cię specjalisty. Niektórzy internauci czują jednak opory przed wywewnętrznianiem się w sieci. Mi się wydaje, że lepiej jest jak kontakt face to face, a nie tak przez internet. Takie jest moje zdanie. Do pomysłu porad przez internet ostrożnie podchodzą także psychologowie. Żeby tak naprawdę coś polepszyć, poprawić, zmienić, potrzebna jest głębsza praca na głębszym poziomie. Na poziomie gdzieś tutaj ukrytym i z tego się przez internet moim zdaniem nie zrobi. Ale to, co nie śniło się niektórym psychologom, całkiem realne wydaje się filozofowi Romanowi Kubickiemu. Nie ma on wątpliwości, internet będzie odgrywał coraz większą rolę. Czy nam się to podoba, czy nie? Rezygnujemy z tego takiego kontaktu zmysłowego, namacalnego. Wystarcza nam obraz, który nam gwarantuje właśnie internet. I w ten sposób stajemy się konsumentami takiego czy innego produktu. Należy pamiętać tylko o jednym. Przez internet psycholog może jedynie poradzić. Terapię trzeba odbyć w tradycyjny sposób. Przez internet można zrobić zakupy, poradzić się psychologa, a nawet odmówić różaniec. Na całe szczęście są jednak rzeczy, których przez internet zrobić nie można. Paulina Bręcz, TV Biznes.